Nie, nie, nie. Tylko nie to. Jezu, co się stało? Co się stało? Kolejne wirtualne dziecko umarło z głodu. Aha. Okej. Nie martwcie się dziećmi umierającymi z głodu. Kupiłem sobie krowę. No właśnie, to jest moja pierwsza krowa. Być może dla osób, które mieszkają na prowincji, nie jest to nic niezwykłego, ale ja nigdy krowy nie miałem. Nazywam się Head i pokażę wam dzisiaj grę Banished, czyli strategię, w której zarządzamy małą wioską. W zasadzie od jej podstaw do jej jak największego rozkwitu. Postaram się pokazać wam tą rozgrywkę w miarę kompleksowo, a przy okazji was nie zanudzić, pokazać te może najciekawsze rzeczy. Zaczniemy od tego, żeby przygotować miejsce, w którym ta nasza wspaniała, dorodna krowa będzie mogła skubać trawkę i, nie wiem, rozwijać się, czy żyć po prostu, żyć jak najdłużej ku chwale naszych mieszkańców. Od razu wspomnę tu o jednej takiej rzeczy, to znaczy ta gra opowiada o wygnańcach, którzy gdzieś tam w dziczy próbują założyć własną kolonię. I dlatego to wszystko się jak gdyby dzieje na takim odludziu bez, powiedzmy, kontekstu społecznego, to znaczy nie ma tu innych skupisk ludzkich, jest tylko nasza wioska walcząca o przetrwanie, bo to jest dość wymagające, o czym przekonamy się jeszcze. Żeby przyspieszyć budowę tego pastwiska, ustawię tutaj priorytet dla moich ludzi, żeby wiedzieli, że tutaj dzieje się coś ważnego i ja chcę, żeby tutaj się coś zaczęło rozwijać. I proszę bardzo, przybyły pierwsze postacie po to, żeby przygotować to miejsce dla naszego nowego mieszkańca, czy dla naszego nowego towarzysza w wiosce zwierzęcego. Żeby przyspieszyć to wszystko, można sobie włączyć przyspieszenie czasu do maksymalnie 10 razy i jak widać, od razu nasi podwładni zaczęli szybciej się ruszać i dostali werwy do pracy. Jest to o tyle obosieczna broń, że w tej grze bardzo istotną rolę odpełnią pory roku i to, co dzieje się z pogodą, z atmosferą, z w ogóle sytuacją, że tak powiem, urodzajowo naturalną, więc nie można przedobrzyć, nie można nadużywać tego i trzeba czasami uważać na to, co się dzieje. Ustawiłem teraz, żeby przenieść tutaj naszą krowę i jeszcze potrzebujemy oczywiście pracownika odpowiedniego, czyli pasterza, czy to chyba tak się nazywa po polsku. No i teraz zobaczmy, gdzie ta nasza wspaniała milusińska. Tak, już wędruje przez sad jabłkowy w kierunku swojego nowego domu. Na pewno będzie jej tam dobrze. Znaczy tutaj jest taka rzecz, która mi się strasznie podoba w grach tego typu, w Settlersach i nie tylko. To znaczy, że można w pewnym zakresie podglądać to, co nasi podwładni czy nasi mieszkańcy robią. Są stosowne animacje dla różnych zawodów i funkcji, i postaci. Ach, dobra, wiecie co? Musimy to przyspieszyć i zakończyć tą sielankę, bo to kompletnie nie oddaje klimatu Banished. Bo ta gra polega na ostrej walce z naturą. W Banished nieustannie dbasz o stały dopływ pewnych zasobów. Po pierwsze drewno. Zbiorą je leśnicy, którzy mogą ścinać stare drzewa lub sadzić nowe. Wybór należy do ciebie. Tylko uważaj, żeby nie wyciąć całego lasu. To grozi małą katastrofą ekologiczną. Po drugie żywność. W pobliżu nie ma żadnych fast foodów. Możesz obsadzić pola albo założyć sady, ale na początek polecam raczej prostsze metody. Polowanie. A jeśli nie lubisz zabijać, to umrzesz z głodu, ale przez jakiś czas możesz żywić się jagódkami. Jak tam chcesz. Kamień zdobędziesz w kamieniołomie. Proste. Żelazo i węgiel? W kopalni. Nie mów, że tego nie wiesz, jak ty chcesz przetrwać. I nie zapominaj o tym, że kiedy przyjdzie zima, lepiej mieć się czym ogrzać. Drewno na opał. Coś wam to mówi? Nie zastosujesz się do tych porad, a twoi ludzie będą cierpieli z zimna, głodu i innych przypadłości. Czy zaakceptujesz śmierć? To może było odrobinkę za mocne, ale chciałem was przestrzec, że w Banished rzeczywiście trzeba uważać na to, co się dzieje i na to, co się robi, bo proste błędy mogą zakończyć się śmiercią naszych ludzi z nienaturalnych powodów, bo śmierć ze starości też tutaj występuje i jest w zasadzie no, czymś pozytywnym, w tym sensie, że nasz bohater czy nasza postać dożyła sędziwego wieku.
W Banished trzeba być po prostu twardym, czego dowodzi chociażby jeden z moich drwali, który ma 69 lat i jak gdyby nigdy nic wstaje rano, żeby iść trąbać drzewo. Proszę bardzo, jaką wielką kłodę podniósł i jeszcze jedno od nich cenia, 69 lat. I wy narzekacie na to, że wam wiek emerytalny podnieśli? Dajcie spokój. Żartuję sobie, ale tak naprawdę Banished bardzo mi się podoba pod względem tej mechaniki, w której połączono upływ czasu, bo z jednej strony mamy pory roku, na przykład zima jest oczywiście bardziej wymagająca, trudniejsza do przetrwania, z drugiej strony jest też to, że nasze postacie się starzeją, że przechodzą od dziecka przez studenta do jakby jednostki ukształtowanej, później umierają. Do tego dochodzi też taki nieoczywisty system wskazywania tego, jak sobie radzimy, to znaczy musimy sami monitorować i odpowiednio wyważyć to, jak liczebna jest nasza wioska, a to, jakie są możliwości w naszym wytwórstwie, czyli w produkcji żywności i innych dóbr, które są niezbędne do tego, żeby oni mogli się utrzymać przy życiu. To wszystko wychodzi jak gdyby w praniu, to jest taki proces, w którym uczymy się na błędach, czasami te błędy oznaczają śmierć poddanych. Ta gra po prostu jest czymś świeżym na tle innych podobnych tytułów, które nigdy nie akcentowały tak bardzo tego elementu przetrwania i tego, jak łatwo jest popełnić śmiertelny błąd. Nie znaczy to jednak, że uważam Banished za grę doskonałą, ale o tym zaraz, bo ktoś mnie woła. Co jest? Co? 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 Uciekam. Aha, no ale ja jeszcze trochę posiedzę, wiesz, bo muszę tutaj trochę obsiać. Aha, obsiać pola muszę. Dobra, do jutra. Powodzenia. Dzięki. Szpital zbudowany, jeszcze tylko trzeba zatrudnić jakąś osobę na miejscu lekarza, czy nie wiem co tutaj będzie, pielęgniarz, pielęgniarka, cokolwiek. I to jest jeden z tych elementów Banished, który jest bardzo charakterystyczny, to znaczy tutaj zarządzamy zasobami ludzkimi i jak widać możemy dostosowywać, ile osób ma w danym zawodzie pracować. Oczywiście to ma sens tylko i wyłącznie, kiedy są postawione budynki dla danego zawodu. To wszystko jest bardzo czytelnie pokazane i jak widać możemy sobie podglądać nasze postacie, sprawdzać, które są zadowolone, niezadowolone. Te morale może nie jest bardzo istotne w początkowej fazie rozgrywki, dopiero gdzieś tam później ma sens. Ale co chciałem powiedzieć, to, że ten interfejs jest bardzo przyjemnie wykonany i bardzo mi się podoba. Może pewne małe zmiany gdzieś tam można by wprowadzić, ale ogólnie jest bardzo fajnie. Wędka zarzucona, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, już szybko poszło. Nawijałem tyle o tej śmierci, a zapomniałem, że wcześniej zdemontowałem cmentarz i muszę wybudować nowy, bo ludzie mogą mieć mi za złe, że nie chcę dać im miejsca, gdzie można czcić zmarłych. I skoro jesteśmy już przy tym mroczniejszym aspekcie życia, powiedzmy może o takiej głównej wadzie, jaką Banished ma. To znaczy, ja osobiście spodziewałem się, że ta gra będzie znacznie bardziej rozbudowana i złożona i trudniejsza, w tym sensie, że Banished to jest taka trochę miniaturka, to znaczy to jest taki właśnie ciekawy system rozbudowy ekonomicznej czy społecznej i dbania o tych naszych poddanych i walki o przetrwanie w różnych warunkach, ale to wszystko jest celem samym w sobie, można powiedzieć. Na tym polega ta gra, że generujemy sobie mapę, wybieramy warunki, możemy mieć prostą sytuację albo bardzo wymagającą. No i bawimy się i próbujemy rozwinąć, próbujemy przetrwać, przeciwstawić się siłom natury i jakimś tam niesprzyjającym okolicznościom i na tym polega Banished. Nie ma tutaj nic więcej w tym momencie, być może to jakoś zostanie jeszcze rozwinięte. No i to jest pytanie, czy to wystarczy, czy nie. Na pewno na kilka godzin tak, na kilkadziesiąt tego już nie byłbym taki pewny. Narzekam i prawie bym przeoczył, że do wioski przypłynął kolejny handlarz i ma ze sobą bydło, także sprawimy naszej krasuli towarzyszki i towarzyszy, może nawet, nie wiem. Gra ma jeszcze parę innych takich mniejszych zalet i przyjemności. Można na przykład sobie postawić tawernę i pędzić w niej bimber różnego rodzaju, w zależności od tego, jakie mamy składniki. No i są też ładne widoczki. To trzeba przyznać, że to wizualnie i muzycznie jest przyjemne dla oka i takie kojące, mimo tego, że czasami dzieją się straszne rzeczy, umierają dzieci i tak dalej. To jest takie w tym wszystkim może trochę zwodnicze i, nie wiem, usypiające, bo ta cała sielanka zachęca nas do krótkiej drzemki,
a cały czas trzeba dbać tutaj o to, co się dzieje i w ogóle być czujnym. Także może mimo wszystko ja sobie małą drzemkę utnę, a zaraz później, no dosłownie 5 minutek i zaraz wracam do głodujących dzieci i innych problemów. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, Ed. Siemanko. Ed? Ed? Oj, znowu to samo. Wirtualne dzieci.